Dzień dobry Państwu witam na kolejnym wykładzie wszechnicy. Zaczynamy dzisiaj kolejny semestr wykładów, a dzisiejszy wykład poprowadzi Pan profesor doktor habilitowany Dariusz Włodarek z katedry dietetyki, z zakładów dietetyki. Wykład dotyczy właściwie jest pytaniem, czy istnieje idealna dieta odchudzająca, także po poprzednim wykładzie, w którym dowiedzieli się Państwo o Różnych czynnikach sprzyjających rozwojowi otyłości, nie tylko nieprawidłowym jedzeniu, zbyt małej aktywności fizycznej, ale także o bezogenach. Dzisiaj przegląd różnych diet, które są bardziej bądź mniej popularne, częściej bądź bardziej stosowane i na koniec właśnie zalecenia, w jaki sposób można poradzić sobie. w może w optymalny sposób zgodny z zasadami zdrowego żywienia z nadmierną masą ciała. Dziękuję panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia do wystąpienia w ramach wszechnicy żywieniowej i chciałabym państwa od razu zaprosić na kolejny wykład kwietniowy, który będzie dotyczył diety planetarnej. Z pytaniem, czy czas, właściwie z odpowiedzią, czas na zdrową równowagę. Poprowadzi pani doktor Ewa Halicka z panią doktorantką Agatą Szczebyło. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, którzy realizują dzisiejsze spotkanie. I do zobaczenia za miesiąc. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję pani doktor za zaproszenie na spotkanie z państwem. Jest mi bardzo miło. To nie jest moje pierwsze spotkanie na wszechnicy z państwem. Czy istnieje idealna dieta odchudzająca? Wiele osób sobie zadaje to pytanie. Ja zrobię przegląd diet oczywiście. To nie będzie przegląd wszystkich diet, ale jakiegoś takiego ogólnego podejścia do odchudzania. I myślę, że dość szybko dowiecie się Państwo, na czym polega sekret skutecznej diety odchudzającej. Jeżeli chodzi o samo określenie, dieta to jest. Taki sposób żywienia, który zapewnia człowiekowi wszystkie potrzeby energetyczne oraz składniki odżywcze, które mają być dostarczone dla uzyskania zdrowia i utrzymania tego zdrowia. Natomiast, oczywiście, jeżeli przesadzimy z ilością, wtedy dojdzie do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej. Dieta jest pochodną tego, co. E, wybieramy codziennie w, naszym, w naszej kuchni czy w restauracjach. E, wybór produktów jakby decyduje o składzie i jakości zdrowotnej diety, jak również o jej wartości energetycznej. Jeżeli Państwo popatrzycie na to zestawienie, to jest ile człowiek, który przeżył 65 lat, w tym przypadku osoba o masie ciała około 60 kg, e, w ciągu 65 Lat spożyła około półtorej tony białka, około dwóch ton tłuszczów, około 10 ton węglowodanów i około pół tony składników mineralnych. Olbrzymia ilość pożywienia, która została wykorzystana oczywiście na bieżąco na potrzeby organizmu. Natomiast e, na otyłość, e, na występowanie otyłości wpływają czynniki, o których Państwo na pewno świetnie wiecie. Bardzo dużo mówi się o tym podłożu genetycznym. Ale nie przeceniałbym tego podłoża genetycznego jako czynnika powodującego otyłość, dlatego że e, można powiedzieć, że prawie wszyscy jesteśmy predysponowani do nadmiernej masy ciała. E, jest to związane z takim oszczędnym mechanizmem w naszym organizmie, że gromadzi, lubi on gromadzić e, energię na przyszłość. To wywodzi się z tych tysięcy lat, które spędziliśmy. Jako gatunek w niedoborze żywności, my, nam przeważnie tej żywności brakowało, i my, nasz organizm, jakby został nauczony przez te tysiąclecia, że należy oszczędnie gospodarować energią. Może być taka sytuacja, że osoba choruje na różne schorzenia, ale to jest mały odsetek osób które borykają się z otyłością. Najczęstszą przyczyną z takich chorób przewlekłych to jest niedoczynność tarczycy, która może doprowadzić do wzrostu masy ciała ze względu na spowolnienie metabolizmu w organizmie. Ale również niektóre leki mogą sprzyjać występowaniu otyłości czy poprzez albo wpływ na metabolizm, albo poprzez wpływ na zwiększenie apetytu i Częstsze spożywanie e, jedzenia. Natomiast większość osób, która boryka się z nadmierną masą ciała, są to osoby, które, e, na które wpłynęły czynniki środowiskowe jak to my określamy czyli są to osoby, które e, za mało się poruszają w stosunku do tego, co powinny się poruszać i za dużo jedzą w stosunku do swoich wydatków energetycznych. E, no, cywilizacja sprzyja temu, że mamy siedzący tryb życia, przebywamy w ciepłych pomieszczeniach, więc mamy mniejszy wydatek energetyczny na chociażby utrzymanie ciepłoty ciała. E, mamy dostęp do żywności obecnie bardzo dużej, tej żywności wysokoenergetycznej, w znacznym stopniu przetworzenia. E, o różnych smakach możemy sobie dogadzać, i jeżeli nadmiernie sobie dogadzamy zbyt często, no to sprzyja to rozwojowi otyłości. No i zaczyna się. Ten zasadniczy problem, że zbyt dużo żywności do w stosunku do naszych potrzeb. I kolejnym czynnikiem, o którym warto pamiętać, to jest kwestia, ile tej energii potrzebujemy przez w różnych okresach naszego życia. I okazuje się, że wraz z wiekiem, nawet nie zmieniając aktywności fizycznej, e, potrzebujemy coraz mniej. Ta różnica na przykład u kobiet może sięgać około 500-700. Kilokalorii, natomiast u mężczyzn ta różnica będzie nawet większa, będzie nawet e, obejmowała około 1000 kalorii. E, różnicy tylko ze względu na to, że z osoby młodej e, osoba przeszła w wiek podeszły. A jeżeli jeszcze temu będzie towarzyszyło zmniejszenie aktywności fizycznej, to ta różnica będzie nawet sięgała 2000 kalorii, ty, blisko 2000 kalorii, więc e, te potrzeby z czasem nam się zmniejszają ze względu na spowolnienie naszego metabolizmu zmniejszanie się naszej masy mięśniowej i zmniejszanie aktywności fizycznej. Różne towarzystwa i różne organizacje zajmują się tworzeniem jakby modeli podejścia do terapii osób z nadmierną masą ciała. Mamy taki model terapeutyczny Polskiego Towarzystwa dietetycznego. Mamy taki model skonstruowany europejski europejskie wytyczne dotyczące jak należy podejść do odchudzania. Mamy również amerykańskie, to jest akurat taki amerykański, Schemat w podejściu w terapii osób z nadmierną masą ciała. To jest akurat amerykańskiego towarzystwa endokrynologicznego. On jest rozpisany w taki dość ciekawy sposób i, Koncentruje się na diagnostyce, oczywiście, kategoriach diagnostycznych, celach terapeutycznych, terapii zależnie od nadmiernej masy ciała i oceny klinicznej oraz obserwacji. Natomiast ja bym chciał się zatrzymać tylko nad jedną rzeczą związaną właśnie z tym podejściem behawioralnym, zmianą stylu życia i przypatrzeć się, co w tych zaleceniach. Mówione jest na temat wyboru diety do odchudzania. I proszę Państwa, jeżeli jeszcze byśmy się cofnęli e, kilkadziesiąt lat wstecz, to takie podejście do wyboru diety było dość e, jednostronne. Bardzo się zalecano, dość podobny dla wszystkich wzór diety, którą należy stosować w redukcji masy ciała. Ale jeżeli popatrzymy na nowe zalecenia, czy to właśnie te amerykańskie, zacznijmy od tych. To zwraca się uwagę na rzecz podstawową, i to jest zasadnicza rzecz, która wpływa na zmniejszanie masy ciała deficyt energetyczny. Ten deficyt energetyczny ustala się indywidualnie w granicach 500-750 kalorii, więc jeżeli osoba ma potrzeby energetyczne w granicach 2,5 tysięcy kalorii, to ustalamy jej wartość energetyczną diety na około 2000 kalorii. Jeżeli osoba potrzebuje około 3000 kalorii, to będzie tyczyło się bardziej mężczyzn. To będzie to w granicach 2,5 już 2200 będzie bardzo dobra dieta dla tej osoby, jeżeli chodzi o deficyt energetyczny. No ale jeżeli osoba potrzebuje w granicach 1800. No to wtedy ta dieta będzie w granicach 1400-1300 kilokalorii, ze względu na to, że te potrzeby energetyczne u tej osoby są wyliczone stosunkowo mniejsze. Jeżeli chodzi o wybór diety, konkretny wzór diety, to zalecane są różne, bo zalecana jest dieta śródziemnomorska, o której Państwu będę mówił. Dieta DASH, o której też Państwu powiem kilku, kilka słów. Ale również zalecana jest dieta i niskowęglowodonowa, i niskotłuszczowa, i bogatobiałkowa, i wegetariańska, i taka dieta, w której ocenia się codziennie wielkość porcji. Także jak widzicie Państwo, ten dobór diety obecnie jest bardziej nastawiony na indywidualne preferencje osoby, która ma tą dietę przestrzegać. Czyli nie, już jakby Państwu w tym momencie odpowiadam, że. Nie ma jednej optymalnej diety. Tą dietę dostosowuje się obecnie do poszczególnych osób w zależności od jej upodobań, bo niektóre osoby będą bardzo dobrze tolerowały dietę, na przykład niskowęglowodanową. O, też powiem o tej diecie więcej. E, a inne na tej diecie będą się bardzo męczyły powiedzmy, ale będą świetnie czuły się, jeżeli będą stosowały dietę wegetariańską czy wegańską. E, to wszystko będzie zależało od indywidualnych preferencji. Poza oczywiście doborem diety niezwykle istotne jest to, co się zwraca uwagę we wszystkich zaleceniach. Regularna aktywność fizyczna, która powinna stanowić większość dni w tygodniu i powinna się stać stałym elementem, elementem codziennego naszego stylu życia. Ta aktywność fizyczna powinna, to nie musi być jakieś uprawianie bardzo ekstremalnych sportów, to wystarczą regularne spacery, takie półgodzinny, godzinny spacer bardzo dobrze będzie robił na Zwiększenie wydatku energetycznego. No i oczywiście jest, zwraca się uwagę też na konieczność wsparcia, i to wsparcie może być przez terapeutów, przez grupy wsparcia, to już zależnie od tego, jak osoba będzie chciała. Jeżeli popatrzymy na te europejskie wytyczne, które są tutaj w kwadraciku małym zamieszczone, one są bliźniacze, jeżeli chodzi o zalecenia do tych wytycznych amerykańskich. I przypatrzmy się teraz poszczególnym dietom. Dieta niskowęglowodanowa, i tu się zaczyna podstawowy problem. Co to znaczy dieta niskowęglowodanowa? Czy to jest dieta z zerową ilością węglowodanów, tam, no, prawie zerową, e, dieta ketogeniczna, na przykład, gdzie tam kilka procent energii dostarczane jest z węglowodanów, czy jest to dieta, której tych węglowodanów jest około 20-30%? Ponieważ nie mamy jednej e, definicji takiej wyraźnej, przyjęto, że warto, zawartość węglowodanów poniżej e, 40 mniej więcej procent wartości energetycznej będzie już klasyfikowało dietę jako dieta niskowęglowodanowa, bo normalnie tych węglowodanów w diecie powinno być w granicach 45-60%, e, ale może być też więcej. I do diet niskowęglowodanowych zaliczamy chociażby dietę Atkinsa, dietę Zone diet, South Beach diet, dietę ketogeniczną czy też dietę w warunkach polskich, dietę Kwaśniewskiego, która swojego czasu była niezwykle popularna. W każdym razie kolejne diety o innych nazwach mogą się pojawiać. W każdym razie troszeczkę na temat tych diet chciałbym powiedzieć. Jakby generalna idea tych diet to jest Ograniczenie ilości węglowodanów, i badania pokazują, że jeżeli chodzi o skuteczność tych diet, to one są skuteczne w redukcji masy ciała. One wpływają na też zwiększenie uczucia sytości i zmniejszenie ilości pobieranej, pobieranej żywności. Natomiast badania dotyczące tych diet są to badania, które trwają stosunkowo krótko, i pomoma. Pomimo tego, że one też pokazują, że poprawia się bilans, poprawia się metabolizm u osób, poprawiają się wskaźniki biochemiczne u osób otyłych, które stosują dietę niskowęglowodanową, to zasadniczym problemem jest, że są to diety, które są stosowane stosunkowo w badaniach stosunkowo krótko, przez kilka kilkanaście tygodni czy nawet kilka kilkanaście miesięcy i Porównanie jest przeważnie w stosunku do diet e, zachodnich albo e, czyli takiej typowej diecie zachodniej, albo diety niskotłuszczowej. Natomiast nie ma porównań w stosunku do diety np. śródziemnomorskiej tutaj, e, czy są bardziej czy mniej skuteczne. W każdym bądź razie osoby na tym chudną. E, osoby na tym chudną. E, I w. E, uzyskują poprawę wskaźników metabolicznych, czują, czują się lepiej, tylko pozostaje pytanie, czy jest to dieta na całe życie. Może dla niektórych osób tak, natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę, że e, na pewne mankamenty, chociażby mówi się, że e, eskimosi mają na przykład... E, Właściwie powinno się Inuici mówić, mają taką dietę wysokotłuszczową i u nich te choroby układu krążenia są e, rzadsze. Natomiast e, badania dotyczące zdrowia e, tych, e, tej grupy e, etnicznej e, wykazują, że wcale to nie jest taka zdrowa, zdrowe społeczeństwo. Dotyczy to nawet cofając się wstecz. Okazuje się, że częstość występowania osteoporozy u tych osób jest na w takim wieku dojrzałym znacznie większa niż normalnie w krajach zachodnich, że występuje u nich co prawda mniejsza częstość zawałów czy udarów, natomiast, natomiast nie wynika to z mniejszej częstości występowania miażdżycy, tylko z mniejszej lepkości krwi i lepszego jej przepływu krwi, co wynika z tego, że kwasy tłuszczowe omega-3, które są bardzo w dużej ilości w diecie tych osób, wpływają na, nazwijmy to tak kolokwialnie, rozrzedzenie krwi. Ona jest mniej lepka, mniejsze ryzyko E, e, zakrze, e, zakrzepicy, różnego rodzaju skrzeplin e, występowania w układzie krążenia. W, w rezultacie e, to wcale i wcale nie, średnia wieków w tych grupach nie jest wcale duża. E, tam od, dożywa się 60-60 pa, paru lat, także średnia długość życia wcale nie jest duża. Następną dietą, która, która ma też wzór jakiś podobny do diety niskowęglowodanowej jest dieta paleo. Jest to dieta, którą wzoruje się na diecie naszych przodków, neandertalczyków. Nie jest to bezpośrednio, jeżeli Państwo się interesujecie tym tematem naszego pochodzenia, to nie są to nasi bezpośredni Przodkowie, tylko raczej są to nasi krewni, ponieważ Homo sapiens to są takie równolegle występujące grupy w stosunkowo do Neandertalczyków. Nandertalczycy wyginęli po prostu w pewnym momencie. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, może gorzej byli przystosowani do zmian środowiskowych, jakie zaczęły następować. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie zwraca się uwagę, ponieważ Nandertalczycy zamieszkiwali Europę i badania pokazują, że ich dieta była dietą, która składała się w małej ilości z węglowodanów. Tylko że to nie znaczy, że tych węglowodanów tam było bardzo mało, ponieważ my wiemy obecnie na podstawie badania badań historycznych, że archeologicznych, że zawartość węglowodanów oszacuje się, że była w granicach 35% Podobna była zawartość tłuszczu i podobna była zawartość białka, mniej więcej tak po jednej trzeciej. Także trudno to nazwać, że była to bardzo niskowęglowodanowa dieta, tylko to była dieta z małą ilością po prostu węglowodanów, rzeczywiście sporą ilością białka. I co ważne, to białk i tłuszcze, co ważne, to w znacznej części były to kwasy tłuszczowe też. Omega 3, ponieważ proporcja ocenia się, że proporcja kwasów czuszowych omega 6 do omega 3 była jak 2 do 1, natomiast w obecnej diecie może być nawet 20 do 1, także może być bardzo przesunięta ta proporcja. E, oczywiście, jeżeli byśmy chcieli odtworzyć taką dietę paleo, na nasze warunki, to właściwie byłoby to, byłoby to niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe. Po prostu my nie mamy dostępu do takich samych roślin i zwierząt, jakie były dostępne dla nich. E, oni byli głównie oni byli zbieraczami, więc ta żywność e, e, była z bardzo dużą zawartością błonnika. Oszacuje się, że ten ilość błonnika na dobę to było około 100 gramów, czyli olbrzymia ilość błonnika. Natomiast to 100 g obecnie wysokobłonnikowa wysoko dieta to jest 40 gramów, czyli 2,5 raza mniej błonnika. To wynika z tego, że oni spożywali po prostu produkty roślinne z bardzo dużą ilością błonnika, z małą ilością generalnie węglowodanów. Natomiast my, jeżeli będziemy spożywali nasze warzywa i owoce, to one będą dostarczały nam znacznie większej ilości węglowodanów, ze względu na to, że to nie są już te same warzywa i owoce, które były dostępne kiedyś. Ale no, dieta paleo też jest znaną dietą, która jest wykorzystywana. Ale popatrzmy się, czy my możemy jeść aż tak dużo mięsa, bo warto popatrzeć też na taką stronę ekologiczną i stronę kwestii produkcji i dostępu do żywności na całym świecie i wyliczenia pokazują, że jeżeli byśmy byli na diecie, nazwijmy to dietą z małą ilością mięsa. To wyżywiłoby się znacznie więcej osób niż osoby, które stosowałyby dietę o bardzo dużej zawartości mięsa. Dlatego, że do produkcji mięsa potrzeba wykorzystywać produkty roślinne, które mogłyby być spożywane przez ludzi. Nie bez znaczenia też jest produkcja. Dwutlenku węgla e, podczas hodowli zwierząt, zwłaszcza bydła. E, no i bardzo popularna obecnie dieta ketogeniczna. E, dieta, która, e, no właśnie, poprzez bardzo małą zawartość węglowodanów, w granicach 5-8% ogólnej ilości węglowodanu, ogólnej wartości energetycznej diety, ona jest mniej więcej z taką, jak należy, ilością białka w stosunku do potrzeb. Natomiast Zawartość tłuszczu to jest pozostała część, czyli bardzo dużo, w granicach 70 paru procent. W tej diecie dochodzi do sytuacji takiej, że, jeżeli my przestajemy jeść, dostarczać węglowodanów, to glukoza jest głównym, głównym materiałem energetycznym dla naszego Ośrodkowego układu nerwowego, dla układu nerwowego, też dla erytrocytów, o tym warto pamiętać. I w momencie, kiedy zaczyna brakować, brakować glukozy, organizm zaczyna poszukiwać nowego źródła energii. Tym nowym źródłem energii stają się ciała ketonowe, które produkowane są w wątrobie, właśnie z kwasów tłuszczowych. Te ciała ketonowe są dostarczane do krwi, a następnie dostają, dostają się do mózgu i komórki mózgowe mogą wykorzystywać te ciała ketonowe. Mechanizm polega mniej więcej na tym, że w ciągu pierwszych dwóch dni wyczerpują nam się zapasy glikogenu w wątrobie, czyli tych zapasy glukozy, którą mamy w naszym wątrobie i w mięśniach, ale głównie tu chodzi o te zapasy wątrobowe. Chociaż te mięśniowe też mają znaczenie. W każdym bądź razie, po mniej więcej dwóch dniach te zapasy się wyczerpują i wtedy już organizm nie ma innego wyjścia musi znaleźć inne źródło energii dla mózgu. Co ciekawe, osoby, które nie chorują na cukrzycę, nie wpadają w kwasice, nie wpadają w kwasicę na takie diecie. Ponieważ organizm utrzymuje tak zwaną ketozę fizjologiczną, to się tak nazywa, gdzie pH krwi utrzymywane jest na wartościach prawidłowych, natomiast pomimo tych obecności ciał ketonowych, mechanizmy buforujące działają między innymi, bo dla organizmu pH krwi jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania i glukoza też jest w niskim stężeniu, ale w wartościach, Prawidłowych jeszcze się mieści, tylko że w niskich stężeniach. E, więc organizm daje sobie radę. Daje sobie radę, oczywiście ta dieta wymaga bardzo restrykcyjnego przestrzegania, ponieważ jeżeli my e, zapomnimy się i zjemy sobie po czterech dniach stosowania takiej diety jakąś porcję większą węglowodanów, to wtedy nam się ten cały mecha, me, mechanizm rozregulowuje i od nowa musimy wchodzić w ketozę. Ketoza powoduje, że nam się chce mniej jeść. E, taki ma wpływ na nasz organizm, ale z drugiej strony e, też dla niektórych osób na początku daje takie uczucie eufor euforyzujące, ale ono jest przemijające z czasem, dlatego, że za zaczynają też działać inne mechanizmy. E, warto pamiętać, że jeżeli my nie dostarczamy węglowodanów, to Zwłaszcza w początkowym okresie, znaczną ilość kwasów, aminokwasów tracimy, ze względu na to, że organizm zaczyna produkować sobie glukozę w pierwszej kolejności z aminokwasów glikogennych, które to aminokwasy zamiast zasilać pulę białkową, zaczynają być wykorzystywane jako źródło energii, więc może to powodować zmniejszanie masy. Mięśniowej. Zresztą zmniejszanie masy mięśniowej jest to obserwowane dość powszechnie przy odchudzaniu, zwłaszcza restrykcyjnym odchudzaniu, któremu zwłaszcza nie dotyczy, nie towarzyszy aktywność fizyczna. W każdym razie organizm po kilku dniach zaczyna się przyzwyczajać do takiego stanu. Natomiast czy stosowanie takiej diety, taka dieta no to, co Państwu mówiłem te proporcje mniej więcej są takie, jakie Państwo widzicie, 5% węglowodanów, może być nawet trochę więcej, w granicach 8, białko 15, a tłuszcze w granicach 80, 70 paru. Ta dieta jest stosowana w terapii lekoopornego, lekoopornej padaczki. Ona była wykorzystywana już w leczeniu, równo 100 lat temu została wprowadzona do leczenia tego typu padaczki. Generalnie padaczki, a potem została też kontynuowana, jej wykorzysta, została nadal wykorzystywana właśnie w tym leczeniu padaczki lekoopornej. W 70-tych latach zastosowano, żeby złagodzić trochę dietę, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Ale to jakby taka poboczna informacja. Teraz ta dieta ketogeniczna jest dość Dość obszernie dyskutowana w piśmiennictwie, ze względu na to, że ona może też przeciwdziałać. Są takie po, po, pojedyncze doniesienia, że może wpływać na funkcjonowanie również mózgu u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi z różnego rodzaju. E, natomiast badań nadal warto pamiętać dość mało, e, ale dość, bardzo często jest też właśnie wykorzystywana jako sposób na redukcję masy ciała. Natomiast należy pamiętać, że ma ona. Swoje działania uboczne. po pierwsze pacjenci zaczynają po kilku, którzy nie muszą z przyczyn medycznych tego stosować, to po jakimś czasie zaczynają się nudzić bardzo na tej diecie, no bo ta dieta jest bardzo restrykcyjną dietą i zaczynają chcieć sobie polepszyć tą dietę i zaczynają od niej odchodzić i w rezultacie ta dieta w pewnym momencie staje się taką dietą. Gdzieś tak, no już nie dietą ketogeniczną, tylko idzie bardziej w, te, w kierunku tych diet niską węglowodanowych, ale ze znaczącą już ilością węglowodanów. Te działania uboczne to są nudności, wymioty, zaparcia, zmniejszenie apetytu, u niektórych wy osób występują biegunki mogą występować również poważne zaburzenia, hipoglikemia, hipertriglicerydemia, zapalenie trzustki nawet było takie działania są obserwowane. Natomiast późne działania uboczne to zwłaszcza zwraca się uwagę na zmniejszenie gęstości mineralnej kości, ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej, kardiomiopatii, niedobory witamin i składników mineralnych. Zresztą ostatnio pokazała się też w, w tym roku pokazało się badanie na modelu zwierzęcym właśnie pokazującym, że tego typu dieta niestety uszkadza nam mięsień sercowy, e, e, uszkadza no, na modelu zwierzęcym mięsień sercowe. W każdym razie no, wymaga to rozsądku w podejściu, dlatego, że nie jest to dieta obojętna, jak widać dla naszego zdrowia. Z drugiej, drugim biegunem jest dieta niskotłuszczowa. Tutaj mieliśmy ograniczenie Węglowodan, ograniczenie węglowodanów, tutaj ograniczamy tłuszcze. I ta dieta niskotłuszczowa była szczególnie mm, e, preferowana w leczeniu otyłości swojego czasu, bo uważano, że jak obetniemy tłuszcze, to zmniejszymy bardzo kaloryczność diety. Tylko jak obetniemy tłuszcze, to ludzie zaczynają jeść więcej węglowodanów. I jeżeli na diecie niskowęglowodanowej nie zmniejszy się wartości energetycznej diety. To nie ma efektu odchudzającego. Także e, jeżeli nie zmniejszamy wartości energetycznej diety na jakiejkolwiek diecie, to nie chudniemy. Więc w diecie niskotłuszczowej samo ograniczenie ilości tłuszczu nie zadziałało. I to była dieta, która była kilkadziesiąt lat temu bardzo popularna, bardzo promowana przez American Heart Association, e, gdzie ta zawartość tłuszczu była mniejsza niż 20%. Energia, ale ma to swoje też działania. Ona też, jeżeli była utrzymywany deficyt energetyczny, bardzo dobrze wpływała na poprawę parametrów biochemicznych krwi u osób odchudzających się, tylko że błędem było myślenie takie, że jeżeli produkt zawiera 0% tłuszczu, to nie ma kalorii. I zaczynało się jedzenie dużej ilości na przykład serków 0% tłuszczu, czyli innych produktów 0% tłuszczu. Tłuszczu, albo tam o zmniejszonej ilości tłuszczu, i w rezultacie ta kaloryczność szła nam do góry. Potem był taki bardzo duży boom, i to nadal to jest wykorzystywane na dietę o niskim indeksie glikemicznym, była to dieta Montigniaka. Cała idea indeksu glikemicznego to chodzi o to, żeby wybierać te Węglowodany, które w najmniejszym stopniu wpływają nam na podwyższenie glikemia. Jeżeli glikemia nie będzie podwyższana, potem nie będzie spadała tak szybko, więc nie będzie uczucia głodu. Będzie, jeżeli e, glikemia utrzymuje się po posiłku dłużej na e, lekko podwyższonym poziomie, to mamy dłuższe uczucie sytości. No taki była idea tej diety. E, natomiast tutaj znowu zaczęły się, bo to właśnie. Tak to mniej więcej było określane, ten wzrost glikemii. Tylko tutaj też zaczęły się schody w momencie, kiedy stosując te produkty niskoglikemiczne, które są bardzo fajnymi produktami, osoby odchudzające się zaczęły stwierdzać, że no skoro mogę jeść produkty o niskim indeksie glikemicznym, to znaczy, że mogę jeść ile chcę. Więc jeżeli mogę jeść ile chcę. Więc zaczynają sobie wybierać różnego rodzaju pokarmy właśnie o niskim indeksie glikemicznym, na przykład, no czekolada ma niski indeks glikemiczny, na przykład tłuste słodycze mają niski indeks glikemiczny, na przykład mięso, wędliny, kabanosy mają zerowy indeks glikemiczny, one nie mają węglowodanów, i jeżeli mają taki niski indeks glikemiczny, to możemy jeść więcej. No jeżeli jemy więcej, no to znowu kaloryczność z, nie z węglowodanów, ale z różnych innych rzeczy albo z tych węglowodanów właśnie złożonych może nam wzrosnąć. I na przykład niski indeks chemiczny kaszy. Kasze są rewelacyjne w naszej diecie absolutnie, ale kasze są kaloryczne. I to, że kasza gryczana albo jakaś inna gruba kasza ma niski indeks chemiczny, nam średni indeks chemiczny, to nie znaczy, że możemy jej zjeść 300 gramów. Kaszy po ugotowaniu, ponieważ jest to olbrzymia porcja e, e, i wcale ten indeks glikemiczny już tutaj aż takiej roli nie będzie e, odgrywał, jeżeli chodzi o odchudzanie. Świetną dietą, która jest chyba najlepiej przebadaną dietą, jeżeli wpływ, chodzi o wpływ na nasze zdrowie, jest dieta śródziemnomorska. To jest dieta, która e, to nie jest dieta, która jest obecnie stosowana w basenie Morza Śródziemnego, to była dieta z lat 50-60. Teraz ta dieta w tym basenie Morza Śródziemnego niestety trochę się e, przesunęła w kierunku diety tak zwanej zachodniej, czyli mniej zdrowej, e, a może nawet mało zdrowej. E, w każdym bądź razie zaobserwowano, że osoby, które stosują dietę śródziemnomorską, znaczy odżywiają się w tym basenie Morza Śródziemnego, jedzą tą tradycyjną dietę, są generalnie zdrowsi niż ci, którzy żyją na północy Europy. I w innych częściach świata, więc zaczęto to, ba tą, e, y, to badać. I co ciekawe, taki ciekawostek, jeżeli chodzi o dietę śródziemnomorską, ona została wpisana jako niematerialne dziedzictwo ludzkości. E, ja ten wzór odżywiania. No i dieta śródziemnomorska to jest dieta, która nie jest dietą chudą. To jest dieta, w której. Zawartość tłuszczu jest w granicach 40% wartości energetycznej diety. Tłuszcze te pochodzą głównie z oliwy z oliwek, e, ten, natomiast też z innych produktów. Ale głównym tłuszczem jest oliwa z oliwek, e, która dość dobrze wpływa na, na nasz e, układ krążenia, jeżeli chodzi o ryzyko chorób układu krążenia. Ale sekretem jest, że jest tam po prostu dużo warzyw, e, sporo owoców, ale wcale nie bardzo dużo, ja mówię, bazą są warzywa. Produkty o niskim indeksie glikemicznym zbożowe, różnego rodzaju. Mięsa wcale nie jest dużo. Jest sporo owoców morza, ale też bez przesady. Sporo produktów mlecznych, ale też raczej fermentowanych, ale też bez przesady. W każdym razie są orzechy, bardzo wysokokaloryczny jest produkt, ale w niewielkich ilościach. Jest ta dieta urozmaicona, połączona z aktywnością fizyczną. Bardzo dobry sposób na zdrową dietę, a jeżeli jeszcze zredukujemy sobie w ramach tej diety wartość energetyczną, to będzie świetna dieta na odchudzanie. I przechodząc do kolejnej diety, no, może powiem jeszcze o rzeczy, która zawsze budzi emocje. Dieta śródziemnomorska łączy się też z piciem wina. Wina w niewielkiej ilości do posiłku. E, ta ilość, która jest taka najbardziej zdrowa dla nas, to jest jeden kieliszek, nie więcej, nie mniej e, wina dziennie. E, I proszę nie szukać największego kieliszka, jaki jest w sklepie, tylko chodzi o regularny kieliszek wina. Dietą, która też ma bardzo dobrą e, badania i bardzo dobrze zdanie dietetycy mają na temat tej diety jest to dieta DASH. Dieta DASH, która została wymyślona w celu, około 30 lat temu ten wzór diety został wymyślony. Dieta została wymyślona w ten sposób, żeby obniżyć ciśnienie tętnicze, sprawdzić czy stosowanie wzoru dietetycznego Wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego. I ona jest dość podobna do diety śródziemnomorskiej, tam tylko nacisk jest dodatkowy, złożony na wielkość porcji. I to może być dieta pomocna dla określenia sobie, ile powinienem zjeść. Po prostu określone jest, ile porcji. Produktów zbożowych, ile warzyw, ile owoców, ile mięsa, ile produktów mlecznych powinno się dziennie zjeść. Jest opisane, co to znaczy porcja i jest to przeliczone na różne poziomy energetyczne. Wartość energetyczna 1600, 2000 kalorii czy 2500 kalorii. Także może każdy sobie taką swoją wartość energetyczną dobrać i przestrzegać tej diety. I ona jest dietą o dużej zawartości składników odżywczych. No i jest, czy przechodzić na wegetarianizm? Wegetarianizm wegetarianizmowi nierówny można powiedzieć, dlatego, że jak państwo bardzo dobrze wiecie, wegetarianizm generalnie jest to nie spożywanie mięsa. Natomiast niekoniecznie oznacza nie produktów pochodzenia. Zwierzęcego, ponieważ może być wegetarianizm, gdzie spożywamy mleko i przetwory mleczne, gdzie spożywamy jajka. Niektórzy dopuszczają spożywanie ryb, a niektórzy stosują już dietę wegańską. I o ile wegetarianizm, tam gdzie są produkty pochodzenia zwierzęcego, jest dość podobny do takiej ogólnie zalecanej diety, można go bardzo łatwo z. Bilansować, jeżeli chodzi o zawarty składników odżywczych, to trochę bardziej dyskusyjne jest stosowanie diety wegańskiej, bo wymaga to większej uważności. Dieta wegańska przewiduje wykluczenie wszystkich pokarmów pochodzenia zwierzęcego, więc ani mięsa, ani jaj, ani mleka, i przetworów, ani ryb. Oczywiście wiąże się to z pewnymi wyzwaniami. Tym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej podaży niektórych składników odżywczych, o których za chwilę trochę więcej powiem, i opiera się na zapewnieniu odpowiedniej ilości białka i jakości tego białka, bo jak Państwo bardzo dobrze wiecie, białko pochodzenia zwierzęcego jest białkiem kompletnym, jeżeli chodzi o zawartość aminokwasów egzogennych, których organizm nasz nie wytwarza i musi dostać z dietu. W produktach roślinnych to białko jest niepełnowartościowe, nawet w najlepszych strączkowych, mimo że one różnią się między sobą zawartością tzw. aminokwasów ograniczających. To jest aminokwas, który jest w stosunku do innych aminokwasów w mniejszej ilości. Jeżeli my chcemy stworzyć taką dobrą dietę wegańską, to osoby które stosują tą dietę, wiedzą, że muszą łączyć różne produkty pochodzenia roślinnego. Łączą różne strączkowe ze sobą między innymi, aby uzyskać właśnie ten kompletny skład aminokwasowy. Jest to możliwe, wymaga to tylko pewnego rodzaju umiejętności w łączeniu. Natomiast musimy pamiętać, że dieta wegańska jest zaliczana do obecnie już, bo kiedyś, 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 kiedyś jeszcze dyskutowano, czy na, na pewno, na pewno jest to dieta dla Bezpieczna, oczywiście jest bezpieczna, jeżeli umiemy ją odpowiednio stosować, i amerykańskie towarzystwo dietetyczne, czy brytyjskie towarzystwo dietetyczne, czy też włoskie towarzystwo żywieniowe zaznaczają, że diety wegetariańskie są dietami generalnie bezpiecznymi, tylko że trzeba zwrócić uwagę na pewne możliwe niedobory. Pierwsza sprawa to jest to, co Państwu mówiłem, białko. Jeżeli mamy zwykłą dietę wege, wegetariańską, to białko pochodzi też z produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie z mięsa, tylko z innych produktów pochodzenia zwierzęcego i to białko będzie pięknie nam się bilansowało. Natomiast jeżeli mamy, jeżeli mamy dietę wegańską, no to białko, to, co już wcześniej mówiłem, musimy na to z, zwrócić większą uwagę. Problem jest witamina B12, która u wegan musi być i u wegetarian czasami musi być suplementowana, dlatego że mm, źródłem witaminy B12 jest mięso, przetwory mięsne. E, w organizm nasz nie wytwarza tej witaminy, a w produktach roślinnych tej witaminy nie ma. Generalnie. Witamina D, ale witamina D dotyczy całego społeczeństwa, nie tylko wega, we, wegetarian i wegan. E, te niedobory witaminy D to są dość powszechne, dlatego zaleca się ich suplementowanie. Ważne jest, e, jeżeli nie jemy produktów mlecznych, żeby zapewnić odpowiednią ilość wapnia. E, jeżeli nie jemy produktów mięsnych, to również żelaza, cynk, jod. E, tego może być za mało w diecie. E, I kwasy tłuszczowe omega-3, które pochodzą z tłuszczów rybich. E, oczywiście olej lniany też dostarcza nam kwasu tłuszczowego omega-3, ale on jest w takiej wersji, która musi być przemetabolizowana do tych ostatecznych wersji, czyli do kwasu do koza e, My mamy w oleju lnianym kwas alfa-linolenowy, który musi być dopiero przemetabolizowany. Ten kwas DHA i EPA e, są w olejach rybich, ale osoby, które są na diecie wegańskiej olejów rybich nie spożywają. Więc, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to dostarczanie kwasów tłuszczowych omega-3 z innych źródeł. Tutaj, algami można sobie jeszcze trochę pomagać. E, w każdym bądź razie na to trzeba zwrócić uwagę. I Instytut Żywności i Żywienia zwraca uwagę, że oczywiście możemy stosować dietę wegańską, e, natomiast nie za bardzo jest ona zalecana. E, u osób rozwijających się, czyli u, u dzieci i młodzieży, ze względu na to, że ryzyko popełnienia błędów jest większe e, i e, niedostarczenia wszystkich składników odżywczych jest większe, a to może wpłynąć na rozwój, e, rozwój dzieci. Zresztą, e, przegląd liter literatury na temat diety wegańskiej u dzieci wcale nie jest dużo, wegetariańskiej jest, ale u wegańskich, wegańskich dzieci wcale dużo badań dotyczących wegańskich diet. Dużo badań nie ma i generalnie zwracają uwagę na ryzyko występowania niedoborów. I co ważne, jest to, jest to przeważnie, są to bardzo małe grupy wśród osób, które nie rozpoczynają stosowania tej diety, tylko mają wieloletnie doświadczenie, czyli to zwiększa jakby bezpieczeństwo stosowania diety wegańskiej. Niemieckie Towarzystwo Żywieniowe jednoznacznie też stwierdza, że nie do końca jest to dieta dobra dla e, dzieci i młodzieży ze względu na możliwość występowania niedoborów e, właśnie tych składników, o których Państwu mówiłem. Ale wegetarianizm, no, tylko dobrze prowadzony, nie ma problemu. Dieta makrobiotyczna to jest kolejna, kolejna dieta, która też próbowano się odchudzać. W każdym razie jest to dieta oparta na produktach roślinnych bogatych w błonnik. Mało badań dotyczących dotyczących wpływu na zdrowie. W rezultacie jest natomiast w odchudzaniu równie skuteczna jak dieta, jak każda inna dieta, jeżeli ma deficyt energetyczny. No i ostatnio taką Dietą, która się pojawiła, jest dieta flexitarianizm. To jest, dla mnie jest to określenie, dla mnie jest to określenie inne dla diety normalnej, dlatego że flexitarianizm to jest dieta wegetariańska, która od czasu do czasu dopuszcza spożywanie mięsa, okazjonalne spożywanie mięsa. Więc jest to tak naprawdę zdrowy sposób odżywiania. O modnej nazwie flexitarianizmie. bo jeżeli powiem, że ja się odżywiam zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, nuda, a jeżeli powiem, że jestem flexitarianem, o, to już brzmi lepiej. E, I jeżeli popatrzymy jeszcze na taką kwestię, e, jak, gdzie ludzie żyją najdłużej, e, gdzie ludzie żyją najdłużej i e, jaką oni dietę stosują, to są takie niebieskie strefy na świecie, to te niebieskie strefy one się nazywają niebieskie dlatego, że do, o, użyto do tego niebieskiego flamastra, żeby je zaznaczać. W każdym bądź razie e, społeczności te długowieczne, o zdrowym, e, długowieczne i o dobrej jakości, jeżeli chodzi o tą jakość życia, e, są to społeczności, które cechują się dość podobnymi e, elementami, mianowicie e, regularny ruch, nie przejadają się, zachowują szczupłą sylwetkę i, spożywa, i e, ich e, dieta oparta jest na e, produktach roślinnych, a produktów pochodzenia zwierzęcego jest stosunkowo mało, ale one występują i oczywiście mają jeszcze dodatkowe elementy, żyją w rodzinie, żyją pogodnie, e, mają cele w życiu. E, mają pokrewne dusze, czyli generalnie e, szczęśliwie, szczęśliwie też tak społecznie sobie żyją, e, bo y, ta pogoda ducha czasami determinuje nasz stan zdrowia. E, no i ta dieta mieszkańców Okinawy, ja tylko na to zwrócę uwagę, to jest e, dystrykt w, w Japonii. Gdzie właśnie jest najdłuższa ży długość życia wśród Japończyków i zresztą na całym świecie, w porównaniu z innymi populacjami, też, też jest najdłuższa? I te osoby w dobrej kondycji, właśnie tych wielu, wielu lat dożywają. Rzadko chorują na choroby niezakaźne i charakteryzuje się ich dieta. Znowu ten wzór jest dość podobny do diety śródziemnomorskiej, to co Państwu mówiłem. I co ciekawe, oni wcale nie jedzą y, dużej ilości ryżu, mimo że to Japonia, ale podstawą ich diety są słodkie ziemniaki, pataty. No nie znaczy, że mamy od razu rzucić się do sklepu, jeść pataty, że nam wydłużą życie, bo jeżeli będziemy jedli za dużo patatów, to będziemy mieli za, wyższą, za wysoką kaloryczność diety. I znowu dziecko wylane z kąpielą. No i oczywiście istnieje taki sposób na odchudzanie jak głodówka. No, proszę Państwa, jak ktoś nie je, to chudnie, a jak ktoś nie je wcale, to chudnie szybciej. Eee, na no, taką głodówkę można sobie przeprowadzić przez kilka, kilkanaście dni, ale w pewnym momencie trzeba wrócić do odżywiania. Eee, no i tu się zaczyna pewnego rodzaju problem: czy wrócimy do odżywiania i rzucimy się na jedzenie, że tak pięknie nam się schudło przez kilka dni? To teraz możemy jeść ile chcemy. Są osoby, które wyjeżdżają na, na turnusy, na których dostają dietę 500 kalorii, 600 kalorii przez 3 tygodnie. Pięknie na tym chudną. No ale proszę Państwa, to nie trzeba wyjechać na turnus, żeby na 500 kaloriach pięknie schudnąć, jeszcze mając zajęcia fizyczne i Nordic walking. W każdym bądź razie hmm, głodówka. No, wiadomo, głodówki nie można stosować bardzo długo, więc daje ona oczywiście, oczywiście, jak nie jemy, to chudniemy. Teraz bardzo modny jest przerywany post. Przerywany post, i on jest w. Tylu odmianach, że trudno, trudno to opisywać. W każdym razie może być tak, że jemy 5 dni, 2 dni nie jemy, jemy co drugi dzień, jemy e, przez pewien, e, tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, jemy dwa razy dziennie w jakimś oknie albo raz dziennie, albo jemy co trzeci dzień, a e, tyle ile chcemy, a co przez dwa dni jemy mniej, mamy taką. Częściową głodówkę, także wszystkie te przerywane głodówki, oczywiście będą skuteczne, jak będziemy mieli ujemny bilans energetyczny. I jeżeli, e, czy one są bezpieczne dla osób, które mają, są w miarę zdrowe, to one są bezpieczne. Dla osób, które mają poważne schorzenia, te przerywane głodówki mogą rozregulować im stan zdrowia. Także to jest bardzo trudne do opowiedzenia i to wymagałoby wielu godzin wykładów i, i szkoleń. Ostatnio modna dieta SIRT, jedna z znanych artystek pięknie się na tym odchudziła, pięknie się na tym odchudziła. To jest kolejny pomysł na spożywanie tym razem produktów roślinnych, które wpływają na enzymy, które wpływają na DNA, na zmniejszenie jakby postępu starości. Tylko, proszę państwa, dieta tej pani była dietą niskoenergetyczną. Ona wypijała koktajl i nie jadła, albo jadła trzy koktajle i jeden posiłek, albo dwa koktajle i jeden posiłek. W każdym razie miała znacznie zmniejszoną wartość energetyczną diety. Do tego doszły jeszcze intensywne ćwiczenia fizyczne. I efekt jest w wielomiesięcznej. Ciężkiej pracy e, i pełen szacunek dla tej osoby. Natomiast jest to teraz modna dieta Sirt. Za chwilę będzie inna dieta, którą i będziemy miksować inne warzywa. E, jest to po prostu nowy pomysł. No, jeżeli ktoś chce miksować trzy razy dziennie warzywa, wypijać tylko te warzywa e, i zjadać jeden mały posiłek do tego, proszę Państwa, można sobie miksować dowolne warzywa. E, Zjadać niewielki posiłek i będzie to dawało efekt podobny. Tylko jest pytanie, na jak długo osoba na takim układzie diety będzie w stanie wytrzymać. I teraz tak, no wracamy do tego nudnego tematu zdrowego odżywiania. Zasady żywieniowe zostały wymyślone około, znaczy opisane, no bo jak Państwo byście chcieli prześledzić to. To jest bardzo fascynujący temat, e, takiego historycznego spojrzenia na zalecenia żywieniowe, bo te zalecenia żywieniowe były już w starożytnym Egipcie. My mamy w papirusach informacje, jak powinna wy wyglądać zdrowa dieta na tamte czasy, co zalecano. E, I generalnie zawsze człowiek interesował się, jak żywność wpływa na. Zdrowie. Ale takie nowożytne podejście to jest około 100 lat temu. Stany Zjednoczone e, i pojawiły się właśnie zalecenia żywieniowe w różnej formie. One zmieniały swoją graficzną formę. W latach e, 50. były w formie takiego koła, i właściwie wiadomo było, ile, jakie grupy produktów trzeba zjeść, ale nie było wiadomo ile tego trzeba zjeść. Potem pojawiła się taka piramida, gdzie już mówi, po niej widać, z czego należy jeść więcej, a czego mniej potem, żeby było to bardziej zrozumiałe to zrobiono. Taką piramidę, a w końcu zrobiono to w formie talerza. Nasze zalecenia też ewoluowały. W 2009 mieliśmy taką piramidę, do niedawna mieliśmy taką piramidę, jak państwo widzicie i ona była w rozbiciu dla osób dorosłych, dla dzieci, dla osób starszych. Tutaj mamy taką wersję dla osób starszych, ale to było wszystko podobne. E, różniło się tam drobnymi zaleceniami, na które warto było zwrócić uwagę w różnych grupach wiekowych. I w końcu w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, e, ukazały się zalecenia zdrowego żywienia e, wydane przez PZH, e, gdzie pokazano to na talerzu. Na talerzu, że połowę tego, co się mieści na naszym talerzu, powinny stanowić warzywa. I e, owoce, jedną czwartą produkty zbożowe, pełnoziarniste najlepiej, a jedną czwartą e, produkty dostarczające e, białka, i tutaj zwrócono uwagę, że to powinno być jaja, drób, produkty mleczne oraz trączkowe. E, I to jakby łatwiej pokazuje, jak mamy sobie układać to na talerzu. Natomiast ja bym proponował, żeby nasza dieta była, cały czas szła w tym kierunku. W tym kierunku, że podstawą naszej diety wszystkich posiłków są warzywa. Pamiętamy o owocach, ale nie my ich w dużych ilościach. Pamiętamy, że produkty zbożowe nie za dużo i pełnoziarniste i produkty dostarczające białka nie za dużo i wybierane z tych, z tych grup właśnie, jak najrzadziej czerwone mięso, jasne mięso e, częściej, ryby regularnie, produkty mleczne e, i jaja jako, i strączkowe. Koniecznie strączkowe, ponieważ jak z, y, jemy stanowczo za mało strączkowych, są one kaloryczne, ale dają fajne uczucie sytości ale dają fajne uczucie sytości i my, tylko, my jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że te strączkowe tylko robimy z fasolką bobeltońską, albo coś takiego, albo gruchówka, albo fasolowa i koniec. Cała repertura się kończy, e, ale można z tego zrobić nieskończoną ilość past kanapkowych, e, łącząc różnego rodzaju e, strączkowe z sobą, z, z suszonymi pomidorami, z, z różnymi rodzajami warzyw, e, można po prostu poszaleć, można też łączyć z mięsem i robić sobie takie pasty różnego rodzaju do kanapek, żeby sobie urozmaicać tą dietę. Natomiast strączkowe, poza tym, że dostarczają całkiem dobrego jakości białka, no to jeszcze dużo błonnika i jeszcze dużo składników mineralnych i witamin też dostarczą i innych substancji bioaktywnych. Także zachęcam do jedzenia strączkowych, a dla osób odchudzających się będą to one pomagały uzyskać dłuższe uczucie sytości, ale to nie znaczy, że możemy znowu e, zamiast sobie tą pastą kanapkową posmarować jedną kromkę i zjeść tą kromkę i zakończyć. To nie znaczy, że mamy miskę pasty zjeść z jedną kromką. To jest zupełnie co innego, jeżeli chodzi o wartość energetyczną. Proszę Państwa, każdy się za coś zabiera, to na początku ma duży entuzjazm. Jak z, szczególnie nowy rok nam sprzyjał, ale nowy rok już mamy trzy miesiące. Za sobą, e, więc możemy sobie odpowiedzieć, ile noworocznych postanowień nam się udało utrzymać. W każdym razie mamy tą tendencję, i to jest naturalne, że na początku zaczyna nam się chcieć, a potem nam się zaczyna nie chcieć. E, przychodzi kryzys, i, e, i to jest jakby największy problem w utrzymaniu, w odchudzaniu, a potem utrzymaniu. E, szczupłej sylwetki. I jeżeli Państwo, ja tłumaczy swoim pacjentom między innymi coś takiego, że jeżeli mamy kalendarz, zaczynamy coś od pierwszego, chociaż można zacząć od siódmego, wcale nie trzeba zaczynać od pierwszego, można zacząć od czwartego, a nawet od trzydziestego pierwszego można zacząć. To jest tylko cyfra. Więc zaczynamy, dajmy na to, od pierwszego i świetnie nam idzie przez tydzień, ale ósmy i dziewiąty, no żeśmy po prostu mieli gorszy dzień, i pojedli za dużo tor, y, tortów bezowych. Ja, na przykład, tort bezowy, jak ktoś przede mną postawi, to złamie każde moje postanowienie. E, w każdym razie to nie chodzi o to, że złamaliśmy postanowienie. Chodzi o to, żeby potem wrócić do tych zaleceń. I to ma wyglądać, bo my myślimy tak, nie udało nam się to koniec diety. Nie, proszę Państwa, to ma wyglądać tak. 80% na się, ma się nam udać, 20%. Ma się nam nie udać. Ma być właśnie tak, że się nam nie udaje. I jeżeli państwo oceniacie swoje efekty, to mamy też taką tendencję, że mierzymy się tam co miesiąc i nam pięknie się chudnie, i przychodzi taki moment, że się już nie chudnie. I wtedy mówimy, a dieta nie działa. Proszę państwa, ocenę robimy od początku, zawsze od tej wartości początkowej. W pierwszym miesiącu schudłem 1,5 kg, w drugim miesiącu w sumie schudłem już 4,5 kg, w trzecim miesiącu 5 kg. Kilogramów, a w siódmym miesiącu 12 kg, dajmy na to, a potem 12, 12, 12, 12,5, ale schudłem cały, waży cały czas mniej o 12 kg. I na sam koniec już e, najprostsze na świecie zalecenia, moje ulubione, stworzone przez profesora Bergera, e, żeby pamiętać o takich rzeczach, że mamy jej sposób urozmaicony. Wtedy dieta nam się nie znudzi, a dostarczymy wszystkich składników pokarmowych. Umiarkowany, nie przejadamy się. Takie pobożne życzenia, ale to się zawsze wszystkim zaleca, od jedzenia powinno od stołu stawać się lekko głodnym, bo za pół godziny będziemy na jedzeniu. To potrzeba nam trochę czasu. W sposób uregulowany, to znaczy w miarę stałe pory posiłków. Nie znaczy, że z zegarkiem w ręku. Chodzi o to, żeby mniej więcej mieć swój schemat. Uprawianie aktywności fizycznej. E, no, jak ktoś chce, to może też uprawiać ogródek, ale też będzie uprawianie aktywności fizycznej. Unikanie tego, co e, niezdrowe, czyli pro, proszę zwrócić uwagę, to jest unikanie, a nie wolno mi wcale. Unikanie i od czasu do czasu trzeba sobie pozwolić na to bez oferty. E, umiejętne Przyrządzenie potraw i ostatnie U e, to jest kwestia, żeby być pogodnym, czyli uśmiechnij się. E, czyli u, mam nadzieję, że Państwo z uśmiechem wybierzecie sobie idealną dietę dla siebie do odchudzania. Pamiętajcie tylko, że ona ma być z ujemnym bilansem energetycznym. Dziękuję Państwu za uwagę.